Cześć, dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, mogąc wypowiadać właśnie te słowa. Wracam, oczywiście nie było innej opcji, żebym, nie wiem, zamknęła kanał i przestała nagrywać. Niezwykle się cieszę z tego, że kliknęliście w ten filmik i na pewno, tak jak się domyślam, z ciekawości chcieliście zobaczyć, co tam u mnie słychać. Dla wszystkich nowych osób, które pojawiły się w okresie wakacyjnym, czyli wtedy, kiedy mnie nie było na kanale, za to serdecznie w ogóle też Wam dziękuję, że mimo to zostawiliście tą swoją subskrypcję na moim kanale. Chciałabym wyjaśnić, gdzie byłam, kiedy mnie nie było, bo chyba nie wszyscy o tym wiedzą. Ja co roku w wakacje wyjeżdżam nad Polskie Morze, gdzie prowadzę bar, w którym jednocześnie pracuję, ale w którym również i mieszkam. I musicie mi uwierzyć, że mam dość mocno okrojony czas na to, żeby nagrywać, składać i wrzucać filmy. Tym bardziej, że mój internet tam to jest... jakby w ogóle byście nie mieli internetu. Co się nawet dobrze składa, bo miałam bardzo fajny odwyk od internetu w tym roku. Ale może nie o tym w dzisiejszym filmiku. Pojawiło się mnóstwo zapytań w wiadomościach prywatnych, czy pojawią się filmy, czyli takie moje relacje z właśnie pobytu nad morzem i pracy w barze. Ja, słuchajcie, takie filmy mam. Co prawda nie jest to jeszcze złożone i na pewno co nieco w dzisiejszym filmiku zobaczycie. Natomiast musicie wziąć pod uwagę taki fakt, że ja tam pracowałam z różnymi osobami, które, no nie wszystkie, o może tak, może nie wszystkie życzyły sobie, abym filmy z nimi wstawiała na swój kanał. I ja to oczywiście szanuję i tak też zrobię. Także no, musicie wziąć pod uwagę to, że filmy naprawdę będą na maksa okrojone. No i musicie też wziąć pod uwagę, że mnie prawie w tych filmach nie będzie, dlatego że... raczej na tych nagraniach, dlatego że ja byłam najczęściej osobą, która te filmy dla Was nagrywała. Także jestem, wracam, będę dalej nagrywać filmiki. Absolutnie nie myślałam o zamknięciu kanału, bo wiecie, jak kogoś tak długo nie ma, to różnie można sobie pomyśleć. Absolutnie tak nie jest, mam dla Was mnóstwo rzeczy do nagrania. Ja co prawda jestem już od 2 tygodni w domu, natomiast pierwszy tydzień to był taki tydzień, wiecie, organizacyjny i ogarnięcia całego domu. Później wyjechałam też na kilka dni do moich rodziców. Natomiast ten tydzień zapowiada mi się równie pracowity, ale obiecuję, że filmy na moim kanale będą się pojawiać. Tym bardziej, że chciałabym Wam też nagrać filmiki, których do tej pory na moim kanale nie było, czyli takie filmiki pogadankowe o tematach, które mnie nurtują, o rzeczach, które mi się nie podobają, a z którymi chciałabym się z Wami podzielić, bo też jestem ciekawa Waszego zdania na ich temat. Także moi drodzy, no jestem, niezwykle się cieszę za to, że pisaliście wiadomości, pytaliście, co u mnie słychać. To jest dla mnie naprawdę bardzo miłe, bo to świadczy o tym, że no, jakaś tam część z Was czekała na te moje filmy. Także jeśli chcielibyście zobaczyć taką naprawdę niewielką, króciutką relację z mojego pobytu nad morzem, to zostańcie ze mną do końca. Ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie osoby, które w tym roku były w barze i które skojarzyły mnie z kanałem, które też do baru trafiły właśnie przez to, że moje filmiki są na YouTubie. Wydarzyło się mnóstwo bardzo cudownych, wręcz bym powiedziała, sytuacji, o których też Wam opowiem, szczególnie o jednej, bo jest ona dla mnie niezwykle łapiąca mnie za serce. Nawet jak teraz o tym myślę, to jest to dla mnie niezwykle wzruszające, ale czuję się niezwykle szczęśliwa z tego powodu, dlatego też pomyślałam sobie, że opowiem Wam o tym po prostu w zupełnie innym filmiku. Także moi drodzy, jeszcze raz witam się z Wami. Serdecznie dziękuję za to, że kliknęliście w ten filmik. Zostawcie kciuka do góry, zostawcie komentarz z informacją, że jesteście, że czekaliście, że czekacie na kolejne filmy. Jeśli macie jakieś propozycje na filmy, które chcielibyście zobaczyć na moim kanale, to również piszcie. Ja z tego miejsca serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tej krótkiej relacji z mojego pobytu nad morzem. Serdecznie dziękuję Wam za wszystkie wiadomości prywatne, za to, że jesteście. I zapraszam Was bardzo gorąco do kolejnych moich filmików. Pozdrawiam. Takiego mam dzisiaj gościa za barem. Adam.
Adam. Pierożki. Delicious. Już przychodzę ci pomagać. No, bardzo ładnie. Ciasto się robi, farszu ubywa, pierogi się gotują. O, czego chcieć więcej? Attention jeszcze brakuje. Gulasz się gotuje, pierogi się gotują, pomidorowa się gotuje. To już chyba ostatnie będzie, nie? Chciałam wam pokazać kwiaty, które mam dla Marlenki, której przez ostatnie 5 dni z nami nie było, gdyż Marlenka przygotowywała się do obrony pracy magisterskiej, którą notabene obroniła na 5 z wyróżnieniem i pomyślałam sobie, że w ramach gratulacji fajnie byłoby właśnie Marlence kupić kwiaty, więc mam nadzieję, że ten bukiecik jej się spodoba. Zresztą za chwilę wraz z resztą załogi będzie już w pracy. Nie pamiętam, z czego Marlenka się broniła, bo jest to dość skomplikowane, ale myślę, że z pewnością na pewno wam o tym powie. I mam ogromną do was prośbę, zostawcie dla niej gratulacje w komentarzu pod filmikiem, będzie jej bardzo miło. Także do później. Przyjechałyśmy dzisiaj do pracy i kot spod samochodu wyszedł. Obawiamy się, że przyjechał razem z nami, taki dość mocno wygłodniały. Mamy tu dla niego mięsko. Za bardzo nie chcę podejść blisko. Ale mięsko je. Wybił też całą miseczkę mleczka. No i chyba ten kot z nami zostanie tutaj. Tak coś czuję. Bo trudno go złapać. Nie wiadomo w ogóle skąd ten kot jest, ale na pewno wyszedł spod samochodu. Później też pod tym samochodem chował się. No zobaczymy, może trochę z czasem złagodnieje. A... 12 zł. Wylocie spaghetti na wylocie.